słuchajcie, jestem dzisiaj w Massimo. Rozpoczął się Black Friday, więc sporo ludzi dzisiaj. Ale wzięłam kilka rzeczy i chciałabym Wam pokazać, jak na mnie wyglądają. Jakościowo super. Niestety nie są przecenione, ale zobaczymy, jak leżą. Pierwszy płaszcz przepiękny, zobaczcie. Związany w talii. Taki jakby podwójny. Zaraz Wam pokażę metkę, skład. Tak wygląda zawiązany. Przepiękny. Przepiękny. Długość mi się bardzo podoba. Materiał świetny. Ja mierzyłam M-kę, 1490 on kosztuje. Piękny. Mm-hmm. 45% wiskoza. Oj, reszta poliester. Kolejna rzecz, którą będę mierzyła, to ta marynarka. 800 zł. Model. A tu wisko za 50. I ta marynarka, zobaczcie, to jest taki ciemny brąz, nie wiem, czy to dobrze widać. Trochę jak czekolada ciemna, nie wiem, czy to kamera oddaje. Ta jest na mnie ciut za mała, ładnie taliowana, dłuższa. Bardzo mi się podoba. Piękna jest. Wzięłam jeszcze taki wełniany płaszcz XS-ka, nie wiem, czy będzie za małe. 1000 zł. No piękny też, bardzo mi się podoba. I ten płaszcz na mnie przepiękny, słuchajcie, przepiękny. Zobaczcie, krój idealny. Rozmiar wolałabym ciut większy, ale chyba był ostatni. Świetny. Zobaczcie, jak pięknie leży. Po prostu świetne. Tylko to na pewno jest płaszcz na cieplejsze dni. Wzięłam jeszcze ten do przymierzenia. Też piękny. Taki ponadczasowy wzór w szarą jadełkę. Tu kolejny wełniany, no ten przepiękny, wiązany w talii. Ponadczasowy wzór i fason. Strasznie mi się ten podoba, przepiękny. I szarość to coś pomiędzy czarnym, nie będzie się brudził tak jak jasny, więc będzie też lepszy w utrzymaniu. Świetną jest. Ja mierzyłam XS. Weszłam, słuchajcie, do Sinseya. Chciałabym, żebyście mogły znaleźć zarówno coś super jakościowo, ale też tańszego.
zależności od tego, jakim budżetem kto dysponuje, więc zobaczymy, co jest tutaj. I znalazłam nawet 3 niezłe propozycje, zaraz Wam pokażę. Numer 1, pani szachownica. Wiecie co, bardzo ciepłe, fajne. Myślę, że dla bardziej odważnych. Taki nietypowy płaszcz we wzór szachownicy. Biało-czarny, fajny. Co myślicie? Kolejny płaszcz, taki niby ze skórki, taki mięciutki z misiem pod spodem, ale on, myślałam, że będzie cieplejszy, wiecie, jak kożuch, a on jest bardzo cienki, ale dla mnie to tym lepiej, bo słuchajcie, ja i tak się poruszam samochodem, więc ja nie chcę mieć jakiegoś super grubego płaszcza. Taka długość. Podoba mi się. I trzeci, ostatni płaszczyk, jaki mi się spodobał w Sinsteadzie, to taki miś, długi, brązowa kratka, różne odcienie brązu, beżu, więc fajny, bo będzie pasował do wielu rzeczy. Też ładny. Co myślicie? Teraz z okazji Black Friday jest chyba minus 20% albo nawet więcej na te wszystkie płaszcze. Przerwa na szybką kawkę i lecę zaraz dalej. Wyszłam jeszcze na sekundę dosłownie do Bershki. Chciałam znaleźć jakiś sweterek fajny, ale nic nie było dobrego. Zarówno jeżeli chodzi o skład, jak i o... Super, no płaszcze, już Wam pokazuję. Pierwszy płaszcz, taki w paski, bardzo mi się podoba. On ma wełnę w składzie, z tego co pamiętam. Bardzo elegancki, dłuższy, długość ma super. Ja mierzę XS. Kosztuje 350 zł. Jasne. Nie wiem, czy widzicie to, ale ja jak założę jasny płaszcz, mimo że jestem blondynką, to automatycznie ta buzia się robi taka rozświetlona i się wygląda, mam wrażenie, korzystniej i jakoś na mniej zmęczoną. Bardzo ładny. To jest SK i on ma jakby fason takiego trencha. I on ma wełnę w składzie. Myślę, że ten może być zamiennikiem tej opcji z Massimo, bo tamten z Massimo kosztował 2500 zł. Ten kosztuje 300. A też jest fajny. Jeżeli chodzi o płaszcze, to uważam, że dzisiaj naprawdę jest duży wybór i można coś fajnego wybrać. Szkoda tylko, że ta przecena jest taka mała. Na te płaszcze w Bershce niestety nie ma żadnej przeceny, jeżeli chodzi o Black Friday, na te modele, które wybrałam. Chyba była trochę lepsza wielkościowo. Ja wolę taką wielkość niż jej poprzedniej. Na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia.